Witam wszystkich. Dzisiaj taki krótki filmik, jak to wygląda z daleka w tym moim ogródku w Polsce, w gminie Markusy. Tak to wygląda. Nietypowo wygląda, jak na polski ogród. O, ten bananowiec ma już 3,8 metra. Liście poszarpo wiatr, ale wychodzą następne, jak widać tutaj ładny. Tutaj mamy Maurelego czerwonolistny, jak widać. Obok nowe gatunki sobie rosną. Za rok powinny być już dosyć sporawe. Złotokap, który dopiero kwitnie, bo go przyciąłem na wiosnę. Tutaj paulownia formowana na duże liście. Da się, wszystko się da. Teraz wam pokażę w paulownię, która ma już 5-6 lat. Puściłem na koronę. No już jest kawał drzewa. Zakwitła na jesień, ale były duże mrozy i kwiaty odpadły. No tak, także. O, tu mam jeszcze 3 paulownie. Też na kijach, tylko że tak słabo widać. One mają około 4 metrów więcej. Co tam jeszcze z przodu mam? Nie muszę podchodzić. Juki widać, te niebieskawe takie. Jasno w sumie. Palmy. Słoneczniki gigant. Na razie jeszcze są małe, około 2 metrów. No i tu jeden z największych maureli w moim ogrodzie. No ale Sikkimensis i tak jest największy. W tej szklarni, co tam widać, o, tu są nowe gatunki bananowców. Na dole też są nowe gatunki, ale krzaki przeszkadzają. I tu na dole daktylowiec kanaryjski. Także polecam takie roślinki. Mocno starać się nie trzeba, a można dostać takie wynalazki. Nawet nie za drogo, od małych. Nawet z nasion, czy tam małych sadzonek. Wszystko się da. Tylko trzeba mieć trochę czasu. O, odrosty już rosną. Czyli nowe bananki. Tutaj odrost Sikkimensis. Na razie go oddzieliłem, żeby nikt mi go nie uszkodził. Tutaj Musa Basio. Dobra, starczy na dzisiaj. A, i z tyłu. Muchy gryzą. Z tyłu miskant olbrzymi, który mam jako płot. Polecam szczerze. A i tu jeszcze mam szklarnię. Pomidory, pierdoły. Siomucha. No, to byłoby na tyle.